malując obrazy, czy też no jakieś, czy martwą naturę, czy w ogóle jakieś abstrakcje, czy cokolwiek, to artysta wyraża siebie, chce, żeby, chce lub nie chce, żeby odbiorca, bo czasami artyści malują tylko dla siebie, tak? Nikt nie interesuje tak naprawdę, ale często jest tak, że jednak coś przekazują odbiorcy i też potem patrzą, tak, czy odbiorca odczytuje właściwie ich emocje, przekazują jakieś swoje emocje, przeżycia na obrazach. Na tych obrazach też ja się też zawsze podpisywałam, tak? One miały zawsze swój nastrój. Jeżeli chodzi o ikonę, to ja cały czas mam to poczucie, że nie ja jestem autorem, że ja jestem właśnie gdzieś ukryta za tą ikoną. Ja się na ikonie nie podpisuję. Ja nie chcę tam wyrażać swoich emocji, wręcz nawet czasami jak czuję się marnie, to jednak staram się nie siadać do ikony, tak? Żeby właśnie nie było żadnego przelewania emocji, tylko żebym była, najlepiej gdybym była zawsze w stanie łaski uświęcającej, żebym była tym kanałem, przez który Pan Bóg przeze mnie przelewa łaskę na tą ikonę. Żeby ktoś stając przed nią mógł się modlić do osoby, która przez tą ikonę do Chrystusa, tak? Do osoby, która jest na ikonie, a nie myślał, co autor miał na myśli, tak? To takie chyba najprostsze wytłumaczenie tej różnicy dla mnie, którą ja też czuję, tak? Dziś. Ikona sama w sobie potrafi przemieniać serca. Ona, tak jak słowo, tak jak Ewangelia usłyszana, tak samo ikona, którą się doświadcza poprzez pisanie jej, potrafi zmieniać ludzkie serca i prowadzić ludzi do modlitwy. Bez modlitwy nie da się tak naprawdę. Tak ja to czuję, tak ja to widzę, że jest trudno. Oczywiście, ja tak powiedziałam, że nie trzeba być artystą super, żeby być teologiem, ale wiadomo, że jakiś dar od Boga w postaci jakiejś zdolności na pewno pomaga. Na pewno pomaga może w jakimś szybszym opanowaniu jakiejś techniki, tak? No ale mam wspaniałe właśnie koleżanki, które zupełnie nie mają nic wspólnego, tak? Bo były głównymi księgowymi, nie miały nic wspólnego z malarstwem ani ze sztuką wcześniej, tak? I są cudownymi ikonopisarkami, mają pięknego ducha i ikony spod ich ręki po prostu są duchowe, tak? Wymaga dużo pracy ikona, ale na pewno modlitwa tutaj jest jednak jednym z kluczowych elementów. Widzę to po tym właśnie, jak prowadzę tutaj warsztaty w czasie postu, w czasie rekolekcji. Już prowadziłam bardzo dużo warsztatów i widzę tę różnicę, jak przychodzą ludzie, którzy są cały czas w modlitwie. Bo my tu od rana jesteśmy w modlitwie, tak? Od modlitwy porannej, poprzez konferencję, adorację, eucharystię codzienną. Po prostu jesteśmy tu otoczeni cały czas modlitwą i jeszcze postem, więc to dodatkowy element taki dla ujarzmienia ciała. Przepiękne te ikony powstają na tych warsztatach, a za każdym razem myślę, że to nie jest kokieteria, że ktoś, kto przychodzi, mówi: ja nic nie potrafię. Ja nie potrafię trzymać pędzla. Ja mówię, ja pędzla akurat się okazało, też nie potrafię trzymać, a jakoś ikony wychodzą.